7. edycja Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego właśnie dzisiaj zainauguruje. Tak naprawdę ona już cyklicznie trwa od 7 lat i myślę, że trwa nieprzerwalnie, bo rokrocznie przez 12 miesięcy cały czas coś się dzieje dzięki wspaniałym ludziom, dzięki Szkole Specjalnej, dzięki Fundacji Promień Słońca, dzięki mnóstwie życzliwych osób, którzy zupełnie bezinteresownie poświęcają swój własny czas na to, żeby pomagać osobom niepełnosprawnych, żeby integrować mieszkańców powiatu legionowskiego. Również dzięki samorządom, powiatowi legionowskiemu, gminie Legionowo, jak też innym ościennym gminom powiatu legionowskiego, którzy bardzo chętnie wspierają wszelkie inicjatywy integrujące społeczeństwo osób niepełnosprawnych, ale również wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego. Zaczynamy jak co roku od przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych. A więc za chwilę uroczyste otwarcie, inauguracja, a także prezentacja umiejętności, osiągnięć, talentów naszych podopiecznych. Nasze dzieci wystąpią w konkursach tanecznych, wokalnych, teatralnych, a za 2 tygodnie będziemy mogli również dowiedzieć się, kto zwyciężył w tych konkursach i również będzie rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, literackiego. W tym roku przygotowała nas pani Grażyna Adamczyk, będę śpiewała Kochena, Alleluja. Dzięki współpracy z panią Grażyną mamy okazję zaśpiewać to na kolejnym już Dniu Osób Niepełnosprawnych. Wiele tygodni się przygotowywaliśmy do tego występu i mam nadzieję, że w tym dniu też nam się uda. Zawsze zdobywamy pierwsze miejsce, zawsze wygrywamy, zawsze dostajemy puchary. Tak jak będzie dzisiaj. Tak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że te owoce pracy będą w naszych sercach. Róbmy swoje, bóg jeszcze ciuć się chce. Jutko od na własną rękę majstrujmy coś, chociaż markę. Tatusiu, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ta duża impreza zintegrowała środowisko osób niepełnosprawnych, ponieważ dzieci niepełnosprawne, osoby dorosłe są w różnych instytucjach, są zaopiekowane, ale również otworzyła społeczeństwo ludzi zdrowych na potrzeby osób niepełnosprawnych, pokazała, że osoby niepełnosprawne są wartościowymi członkami naszego lokalnego społeczeństwa, że mają wiele talentów, którymi mogą się dzielić z innymi, a my ludzie zdrowi możemy podziwiać ich osiągnięcia. W dalszej części przed nami już w ostatnią niedzielę marca konferencja o autyzmie z udziałem doktora Petera Schmidta. Konferencja już druga rok temu. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a więc zapraszamy wszystkich do sali w arenie naszej Legionowo. Dalej mamy paralimpiadę zorganizowaną w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych, plener malarski. Czekają nas jeszcze spotkania muzealne, spotkania w domu kombatant, a także tradycyjnie w październiku, październik miesiącem AC, czyli dzieci niemówiących. I wtedy już w listopadzie podsumujemy całość naszej akcji. Oh, Mr. Tallyman, tally me banana.